Doskonałość naukowa, ustrój uczelni i finanse w szkolnictwie wyższym to główne tematy konferencji pod hasłem Szanse i zagrożenia mniejszych i średnich uczelni akademickich w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Do Zielonej Góry przyjechali przedstawiciele mniejszych ośrodków akademickich z całego kraju. W spotkaniu zorganizowanym w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestniczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który do Winnego Grodu przyjechał zapewnić środowisko akademickie o tym, że proponowana przez jego resort tzw. ustawa 2.0 nie jest zagrożeniem, tylko korzyścią dla mniejszych regionalnych uczelni. Na pewno z korzyścią dla całego szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. A po to przyjechałem tutaj z liczną grupą współpracowników, żeby zastanowić się nad pewnymi dodatkowymi rozwiązaniami, które spowodują, że również uczelnie regionalne będą mogły być spokojne o własny rozwój, pod warunkiem oczywiście przeprowadzenia reform. W spotkaniu przedstawicieli ośrodków akademickich z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego uczestniczył też prezydent miasta Janusz Kubicki. Gospodarz Zielonej Góry zaznaczył, że miasto bez uniwersytetu straciłoby ogromny potencjał. Prezydent jednym tchem wymieniał firmy rozpoznawalne na całym świecie, które swoje korzenie mają na zielonogórskiej uczelni. Współpraca między uniwersytetem a miastem jest bardzo dobra. Ja bardziej martwię się o to, aby państwo polskie nie zapomniało o tych małych uniwersytetach. Trzeba je wspierać, trzeba im pomagać. Stąd wizyta pana premiera Gowina w Zielonej Górze nie po raz pierwszy. Ja wierzę w to, że nie zostaniemy zostawieni sami sobie. Zielona Góra bez uniwersytetu to byłoby miasto chyba całkiem inne, byłoby go połowa. Popatrzmy na takie firmy jak Stelmet, jak Streamsoft, jak ADB, jak Cinciarz. To są wszystko firmy założone przez absolwentów naszego uniwersytetu, więc tych kilka firm, a ich jest więcej, jak dużo dały miastu, bez nich to miasto byłoby ubogie. Ustawa 2.0 proponowana przez ministerstwo nazywana jest też konstytucją dla nauki. Zakłada m.in. poszerzenie autonomii uczelni, ich podział na akademickie i zawodowe, możliwość organizowania egzaminów wstępnych, nowy model kształcenia doktorantów i zmiany w sposobie finansowania uczelni. Jak zapewnia ministerstwo, dzięki nowej ustawie o połowę zmniejszy się liczba obowiązujących dziś przepisów, gdyż integruje ona materię trzech ustaw. Prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o zasadach finansowania nauki oraz ustawy o stopniach i tytułach naukowych. Pieniędzy na badania będzie zdecydowanie więcej. W przyszłorocznym budżecie jest o miliard więcej na naukę. Natomiast dzisiaj przyjechałem z konkretną propozycją, która da gwarancję dobrym zespołom, zespołom badaczy, które przecież są na uczelniach regionalnych, że będą otrzymywały dodatkowe środki właśnie na badania. Przedstawiciele mniejszych i średnich uczelni akademickich mają jednak mieszane uczucia co do niektórych zapisów nowej ustawy. W przypadku Uniwersytetu Zielonogórskiego wiele obaw budzi tak zwana kategoryzacja. Kategoria B, która obejmuje większość wydziałów, ogranicza niektóre przywileje. Jest to zagrożenie dla rozwoju, dlatego że jeżeli będziemy funkcjonować w tej nowej strukturze, gdzie jednak na dzień dzisiejszy wiemy, że u nas większość wydziałów ma kategorię B, to będziemy po prostu musieli o wszystko pukać do różnych drzwi, gdzie nie zawsze nam otworzą. Wiele obaw dotyczy też sposobu finansowania badań naukowych, które realizowane są w mniejszych ośrodkach akademickich. Naukowcy obawiają się, że duże granty będą trafiały tylko do dużych graczy na naukowej mapie Polski, a takie ośrodki jak chociażby Uniwersytet Zielonogórski czy Politechnika Świętokrzyska nie będą mogły liczyć na wsparcie. To jest kwestia możliwości rozwoju kadry, czyli tak zwanych praw do habilitowania, do doktoryzowania, prowadzenia nauczania, czyli kierunków kształcenia, czy ogólnoakademickich, czy tak zwanych praktycznych, no i ogólnie pieniędzy na w ogóle na prowadzenie uczelni. Ważnym zagadnieniem poruszanym podczas spotkania był też sposób finansowania uczelni wyższych, a ten temat budzi sporo emocji. Jak zaznacza prorektor do spraw rozwoju uczelni Andrzej Pieczyński, uniwersytet dobrze współpracuje z władzami miasta oraz samorządem województwa, ale pewne procedury można by uprościć. Elementem, na którym też będzie dyskusja, to jest, aby umożliwić też samorządowi wsparcia finansowe w sposób bezpośredni. I również zaprosić samorząd z formalnymi elementami do kreowania tej polityki badawczej i rozwoju gospodarczego. Proponowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustawa 2.0 to pierwsza od 12 lat całościowa reforma uczelni.